za to w tej czołowej dziesiątce wielu znakomitych skoczków, jak choćby Mariusz Limpik, który był tu jednym z faworytów do wygranej. Trochę trudne warunki miał w pierwszej części, ale teraz jak będzie w tym skoku finałowym? Już Norwek w powietrzu i leci daleko, pięknie, ale nie ustał tego skoku. Tak, nie są wielkie. Alto na drugim miejscu za Insam. Francisco Mertz, nowy zawodnik, jeśli chodzi o kadrę austriacką w zawodach Pucharu Świata. Wczoraj nie poszło mu najlepiej. Ojej. Że jeden z ich zawodników z drużyny w ogóle nie ma uprawnień, żeby wystartować w konkursie indywidualnym, a drugi się nie zakwalifikował, są drużyną potencjalnie najsłabszą z dziewiątki. Ale czy to tak będzie w rzeczywistości? Zobaczymy. Filip Sakala. Prędkość na progu 92,1. Startujemy z 17 belki startowej. Wypięła się na... który w tej chwili zapewnił sobie udział w finale. Warunki się poprawiły bardzo szybko, więc teraz Borek Sedlak zapalił zielone światło dla Domena Prełca, najmłodszego z braci Prełców. I już Domen w powietrzu. No, poza punktem kalonduje, to był bardzo solidny skok, ale upadek. Błąd tam jakiś chyba zawodnika przy lądowaniu. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie... Dostał jednak zgodę na skok. Popatrzmy, jak zaprezentuje się Słoweniec. Wygląda na to, że znakomicie. Ojej. Gdzie on wylądował? Chyba w okolicy 160 metra. Grdo padal, se potem skušal pobrati, vendar ni šlo, tako da so ga odpeljali na preglede. Po prvih informacijah je pri zavesti in normalno govori, seveda pa mu želimo, da bi se lahko čim prej...
są warunki, no to trzeba korzystać. Ojej.